świat.pl, witam państwa dzisiaj bardziej.pl, Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca spada poniżej 30% w większości sondaży, ofiar covid coraz więcej, lekarstwa na drożyznę nie widać, pieniędzy z Unii Europejskiej też nie widać, więc pytanie, które się narzuca, czy to jest początek końca, moim gościem jest był premier Kazimierz Marcinkiewicz, dzień dobry, Panie premierze, dawno Ciemy. pana nigdzie nie było, taki detoks medialny? E, no tak, trzeba odpocząć o, o, od mediów. Tym bardziej, że w mediach rzeczywiście króluje taka bieżączka. A mnie się trudno zajmować bieżączką, bo mam dużo innych zajęć. Ja wolę rozmawiać, wolę, w, ogóle, w, ogóle, w ogóle patrzeć na, na Polskę i na świat trochę z pewnej perspektywy. To się teraz perspektywy. nazywa, nazywa helikopter view. A, może i może i dobrze. Zresztą lepiej widać i, na, i naprawdę widać poważniejsze rzeczy, a nie to, co robi PIS. Dlatego, że może w ogóle warto naprawdę od tego zacząć. Znaczy, ja myślałem, że Kaczyński chce zbudować jakąś Polskę. To za chwilę, za, chwilę do, za chwilę do Kaczyńskiego. Musi pan ale... mus, tak powiedzieć, nie, na razie mnie interesuje Marcinkiewicz, co pan robił, kiedy pana nie było? Nie, ja cały czas robię to samo. Znaczy, sport, pr pracuję, tak? no, sport to jest. Ja sobie nie wyobrażam życia bez sportu. Naprawdę. I to do jest... czego się pan teraz przygotowuje? Teraz się przygotowuję do Garmin Ultra Race w Gdańsku. To jest bardzo fajny bieg. Ja wybrałem Czy to, 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 dyst... to nie jest Ironman. Nie, Iron to jest, Man, nie, tak? to jest tylko, tylko bieg, ale górski. Ja mam minus 600 plus 600 przewyższeń, czyli trochę tych gór rzeczywiście jest i tylko 27 kilometrów, ale to jest wyścig, gdzie jest tam 54, 80 chyba 3 kilometry, czyli on, on Jaki jest poważny. jest? Ja nie pamiętam 4,5 godziny czy 5, ale ja, ja, chcę, ja chcę się między 3 a 3,5 chcę się zmieścić. A do jakiegoś Zobaczmy. Ironmana pan się szykuje? Tak, w przyszłym roku znów chcę wrócić do, do startów Ironmanowskich, ale już nie długich, nie połówek. Dwie połówki na razie mi wystarczą. A jako, że jestem za bardzo zajętym człowiekiem, jest, jeszcze. Proszę powiedzieć, tak, tak. co jest dla pana największym wyzwaniem? 3,8 pływanie, 180 na rowerze czy maraton? Co z tego jest największą trudnością? Nim rower. Tak? Tak. Ja pływać bardzo dobrze pływam, w ogóle nie mam z tym problemów. Nawet w morzu na fali 70 cm pływałem i dawałem sobie radę bez problemów jestem silny tu pod, pod tym względem i chyba jakby technicznie też chyba nie, nie jest źle. Natomiast rower jest dla mnie cały czas nowością. Ale problemem jest, ile godzin trzeba utrzymać tą kierownicę tak, i zasuwać, tak? Tak, tak, tak. lędźwie to wszystko. No, to jest po prostu na, na, w, tym, w, tym, w, tym, w tym nachyleniu takim na tym rowerze i pedałowaniu cały czas, to jest jednak dla mnie pewnie jakieś mam problemy kręgosłupowe, Bowe lekkie i, i to powoduje, może, że, że może, nie jest Może łatwo. trenażer w domu przed Mam, telewizorem. tak. Oglądam A to pan sobie daje radę z wysoką falą i, i w morzu, a Kaczyński już jest pod wodą, czy jeszcze płynie? Daje radę? E, no... Ktoś kiedyś naprawdę dobrze powiedział to z pięć albo nawet i 6 lat temu, że Kaczyńskiego wykończy sytuacja, w której nie będzie pieniędzy. No i chyba zaczynamy mieć taką sytuację, że z jednej strony ludzie nie mają, mają coraz mniej pieniędzy, dlatego że, że jest inflacja, bardzo wysoka będzie jeszcze wyższa, będzie dwucyfrowa inflacja i będzie trwała przynajmniej pół następnego roku. Czy czyli inflacja, będzie długa. Czy, czy inflacja dogoni poparcie?

No nie, aż tak źle nie, niestety nie, nie, nie będzie. Ale rzeczywiście myślę, że PiS zejdzie do, do 25% poparcia, czyli kiedy, do tego poparcia, Pana który zdanie? ma. No właśnie wtedy, kiedy, kiedy nie dostaniemy środków z Unii Europejskiej. A nie dostaniemy. Mam nadzieję, że nie dostaniemy. Ma pan I nadzieję? wtedy. Tak, ja mam nadzieję do no tego. Że... Że wróci teraz do mediów jako Marcinkiewicz, że źle życzy Polakom i Polsce. Nie, Taki nie, będzie tytuł. nie. nie. Ja, ja życzę dobrze, znaczy ja uważam, że nie dostaniemy, ja mówię, nie dostaniemy w tym sensie, że nie dostanie ich pis. Natomiast e, bardzo możliwe, że uda się je przerobić na jakieś środki pomocowe dla samorządów i że samorządy będą mogły z tych środków e, skorzystać. Moim zdaniem byłoby to rozwiązanie najlepsze. I wrócę do, do Kaczyńskiego, czyli do, do zasady. Ja myślałem, że Kaczyński chce zrobić jakąś Polskę narodową, Polskę dla Polaków, no katolicką. Nie. To dla niego nie ma żadnego znaczenia. A co ma? Kaczyński, władza, tylko i wyłącznie. Kaczyński rano się budzi, jest tym królem, ty, zwierząt sobie. Czy projekt Kaczyński go interesuje? Ty, ty, władza, czysta władza i on sobie mówi: zobaczcie, ja rządzę Polską wbrew elitom, wbrew większości Polaków, wbrew Unii Europejskiej, wbrew nawet Stanom Zjednoczonym. To jest mój kraj, ja tu rządzę. I teraz. Dlaczego Polska jest niby trochę katolicka, niby trochę nacjonalistyczna? Dlatego, że ten elektorat wydał mu się najprostszy do obłaskawienia. Wie, On, pan, od... wie, pan, wie pan, co kiedyś powiedział Trump, powiedział będę kandydatem na prezydenta, ale będę kandydatem republikańskim. Mówi oni mają takie elektoraty, to są tacy idioci, że kupią wszystko. No więc a to nie, nie mi nawet ja nie o to chodzi. Nie, mówię tego o Polakach, nie jest, tylko mówię, że że tak mówił Trump. łatwo jest, łatwo jest na przykład katolikom takim zatwardziałym powiedzieć, że słuchajcie, bronimy to jest wiedeń. My bronimy chrześcijańskiej Europy i on nadał im sens ich wiary. W ten, w ten sposób. Nacjonalistą znaczy, pan, Bo ja znam bardzo wielu katolików, którzy o niczym bardziej nie marzą niż o upadku tej władzy. E, ale, ale to nie są tacy katolicy. To nie ci, tak? tak, to nie, nie są. Ci. To samo na narodowcom. Mówił, że trzeba przed lewacką, liberalną Europą obronić Polskę, e, chrześcijański świat i tak dalej. To jest bardzo łatwe. Jak on rządzi? On e, co tydzień ma badania fokusowe, bardzo dokładne badania, które mówią o tym, co myśli jego elektorat o danej sprawie. Czyli jak pojawia się problem, obojętne jaki to jest problem, inflacja, to jest Białoruś, to jest nie wiem, pandemia, obojętne jaki, to nikt tam, ani Kaczyński, ani nikt z nich nie myśli jak rozwiązać problem, tylko każdy myśli o tym, jak wykorzystać ten problem, żeby utrzymać się u władzy. I to właśnie widać. Z maili dworczyka. Bo tam to jest jedyny problem. Tylko. Chłopaki, słupki. Co robimy, tak żeby, żeby było wyżej, albo żeby nie, nie spadło? Nie rozwiązujemy problemu. Na przykład, w, jeśli chodzi o, o, o Białoruś, o granicę. Oni na, nawet zaostrzyli ten problem, bo im wyszło, że ich elektorat jest absolutnie Chcesz, za twardym podejściem. Tak? Jeśli chodzi o pandemię, proszę zwrócić uwagę. Jak półtora roku temu pandemia nas ogarnęła, to Polacy byli przestraszeni. W związku z tym oni poszli na twardo z pandemią i to bardzo. Oni pozamykali parki, lasy. Właściwie można było się spadzić tylko w małżeństwie mówić, i to kościelnym mieszczaniem cywilnym. Parę, parę, pami, pamiętam jak mnie przegonili ze spaceru nad Wisłą. No, no, no właśnie, ale, było, ale, ale widać, dlaczego, widać było, dlaczego to zrobili? I oni potem wygrali wybory dla Dudy. Dlaczego? Dlatego, że Zobaczyli w swoich badaniach, że Polacy się boją, w związku z tym chcą a teraz ostrego widzą, traktowania. A, teraz, widzą, że się nie a boją. teraz nie, oni wyhodowali nawet tych antyszczepionkowców i innych, i w związku z tym uważają, że nie interesuje ich żadne oboszczenie, nie interesuje ich żadna pandemia, nie interesuje ich żadna służba zdrowia. Przez półtora roku nie zrobiono nic. I znów mamy sytuację taką w służbie zdrowia w szpitalach, ale nie tylko w szpitalach, że znów ci, którzy będą mieli umierać na zawały, na wylewy, na raka, na cokolwiek innego, nie będą trafiali do szpitala, będą odkładani na bok, bo pierwszeństwo ma, mają ludzie z COVID. A dlaczego mają pierwszeństwo? Bo oni są obserwowani, liczeni i pokazywani na zewnątrz, natomiast tamci i tak tak sobie będą po cichu umierać i to nie dziś, tylko za miesiąc, dwa albo trzy, bo będą mieli nieleczone. A wymienił, choroby. wymienił pan problemy Kaczyńskiego i tej władzy. Yy, w jego głowie naj, najgorsza jest ta drożyzna? Myślę, że tak, że to jest coś, co, co w jego elektoracie budzi największy niepokój. I Inne jak, pan, rzecz, czy nie? jak pan go zna, to jaki jest pomysł, żeby zresztą poradzić? Chyba nie ma żadnego, co? Nie, no to pro, proszę zwrócić uwagę. No, od razu ruszyła lawina różnych pomysłów na to, żeby znów ludziom jakoś tam odpowiedzieć na tą inflację i dorzucić środków. Tylko, że to dorzucanie dziś jest dużo trudniejsze, bo oni tych środków nie mają. Więc bardzo możliwe, że w związku z tym cofną się nieco w sprawach debatowanych z Unią Europejską, po się? to być może się trochę cofną. Bo na razie jednocześnie sugerują, że dokręcimy śrubę tym sędziom do końca. Eee, tego żąda Ziobro. Zio Ziobro żąda wykonania swojej Ale Kaczyński chyba też tego reformy. Chce, prawda? Eee, myślę, że, że Kaczyńskiemu nie do końca o to chodzi. Ja powiedziałem, o co jemu chodzi. O władzę, to znaczy, jeśli to będzie powodowało, że jego elektorat będzie się budował, to on podejmie taką decyzję, ale jeśli nie będzie się budował, to on podejmie inną decyzję, bo dla niego władza jest wartością, a nie. Panie reaktorze, czy oni zmienili cokolwiek w Polsce na dobre? Czy cokolwiek jest w Polsce no, w tym momencie lepsze niż było 5, 6, 7, 8 lat temu? W, pięć, tym, sześć, siedem, w tym momencie usłyszałem chór, dali 500. No ale tego 500 plus już nie ma, zostało zjedzone. Bieda, jest nowy raport, wzrosła, a nie zmalała. W swojej części lektoratu takie poczucie, że wy jesteście najważniejsi. No tak, tam ci nacjonaliści są, są, wy jesteście są patriotami, tak, katolicy bronią chrześcijaństwa i tak dalej. No to e, tak, no można tego typu e, ideologią troszkę e, budować. To się nazywało ale, redystrybucją prestiżu, Ale się. Polska dziś nie jest lepsza. Polska nie. W żadnym wypadku. Żaden jeden element wprowadzony przez Realizują, niego. Do... Zapow... Realizując swoje hasło, Polska w ruinie. I, i dokładnie y, y, tak jest. Sądy działają gorzej, prokuratura działa beznadziejnie, policja jest upoli, y, upolityczniona, służb, służba zdrowia dogorywa, a oni jeszcze bez przerwy kłócą się z lekarzami, pielęgniarkami i innymi. Szkoła jest robiona przez czarnka znów tylko pod elektorat, bo on tego nie robi. A z myślą, że on wychowa nowe pokolenie? Aż tak głupi nie jest. On zdaje sobie sprawę, że on to robi znów pod swój elektorat. To znaczy, katolicy siedzą i klaszczą w ręce, bo będzie Ale w szkole. Pan, 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 pan e... trochę mówi o Kaczyńskim tak, jakby się dowiedział o istnieniu, jakby się pan dowiedział o istnieniu tego zawodnika parę miesięcy temu. Czy dowiaduje się pan teraz o Kaczyńskim czegoś, czego Pan nie wiedział i nie widział kilkanaście lat temu? Tak. Za pierwszego PiSu, kiedy pan był premierem? Tak, tak. Co się zmieniło? Po pierwsze, Kaczyński zmienił się po, po, po 10 kwietnia. Dramatycznie się zmienił. Proszę pamiętać, że on jednak wtedy żył z bratem, dla brata. To, to niesamowicie wielka miłość. Zwłaszcza w tamtą stronę, z powrotem też. Ale, ale w jego przypadku to jest... On wiedział, że, że, że on... nie. Po, po sobie nie zostawia żadnych innych genów, tylko geny e, e, brata i e, e, jego córki i tak dalej. Ale to już nie są te same geny, bo oni się znacząco różnili. Może jakimś jednym tylko genem, ale się różnili. Lech nie, nie był taki, jak jest Jarosław w żadnym e, s, e, stopniu. I u niego złość i nienawiść wykipiała kompletnie Lech. Na, na, na Piecznikiem w systemie poniekąd. Tak, zawsze, zawsze był i, i zawsze byłby dalej. No, jeśli, jeśli moglibyśmy powiedzieć, że jego życie coś niosło jakieś wartości, pokazywał swoim życiem i swoimi decyzjami, to Jarosław Kaczyński podeptał je wszystkie. I to tak dramatycznie podeptał. Więc no, co, co tu dużo mówić. No, Kaczyński jest demiurgiem, jest genialnym człowiekiem w destrukcji, jest genialnym człowiekiem w utrzymywaniu, w utrzymywaniu władzy, natomiast jest bardzo złym człowiekiem w budowaniu. Proszę zwrócić uwagę, że dobór kadr on wykonał w taki sposób, że my mamy no tak wielkich nieudaczników. Że to się po prostu w głowie nie mieści. Ponieważ jedynym kryterium po, jest lojalność oni, wobec partii i wobec niej. Tak, ale, ale to jest nawet tak, że oni robią złe rzeczy. Ale oni nawet te złe rzeczy tak słabo robią, tak nieudolnie robią, że, że my jeszcze ciągle wszyscy jakoś żyjemy, jakoś sobie dajemy w Polsce, w naszym kraju radę. Właśnie dlatego, że, że ta nieudolność jest ogromna. Jedyne, co okazało się, że oni potrafią robić, to, to chapać. No to, to rzeczywiście pokazali, że, że to jest ta polityka prorodzinna ostatnio chwala. Tak, że, A jak pan chce swojego się. jednego ze swoich następców, pana, pana Mateusza? Daje radę? Czy w czymś? No zmiana ja... była, ja... zmiana była pani Szydłuna, nie gorzej, było no, lepiej. Dla mnie jest to, nie, dla mnie jest e, przerażające, dlatego, że prawdę mówiąc, e, ja już jestem w, takim, w takiej sytuacji, że jak e, Mateusz Morawiecki otwiera usta, to ja wiem, że on chce nas oszukać. Znaczy jest tyle kłamstw w tych jego wypowiedziach, one są tak nieprawdziwe, tak pełne jakiejś manipulacji głupiej, jakiejś... No, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, no powiedzmy, że, że tą sprawę granicy. No no Przecież jak powiedzieć... do granicy, tylko co on kłamie, bo... Ma taki, żeby osiągnąć jakiś cel, czy po prostu inaczej już nie umie? Nie, już chyba, chyba już do tego przywykł. To znaczy, myślę, że to trochę tak jest, że, że oni czują się bezkarni. To bez dwóch zdań. Czują się absolutnie bezkarni wszyscy. I nie boją się W związku niczego? z tym niczego się nie boją. tak? Oni I myślą, i... że władze będą mieli jeszcze bez końca? Oni o tym nie myślą. Oni po prostu o tym nie myślą, bo gdyby zaczęli myśleć, to rzeczywiście zaczęliby się przejmować. Natomiast oni kompletnie o tym nie myślą, dlatego trwają tak długo i pewnie jeszcze nie jak, jak patrzą, że zjechali poniżej 30, zjeżdżają, to dalej nie myślą, że to jednak się zdarzy i że stracą władzę, tak jak każdy w historii? Myślę, że cały czas mają nadzieję, że inflacja minie, przyjdą pieniądze z Unii Europejskiej, oni je rozrzucą jako następne 1000+, plus i znów wygrają wybory. Proszę pamiętać, że ostatni wybory, też już opozycja miała właściwie prawie, że pewność, że, że, że PiS nie wygra, a przynajmniej nie osiągnie samodzielnej możliwości władzy. A jednak oni wygrali, jednak dali radę też po wielu aferach, po wielu bardzo różnych e, e, dziwnych e, wydarzeniach. Dziś może mają gorszą sytuację, ale w moim przekonaniu oni są pewni, że Kaczyński i spółka jeszcze coś wymyślą i, i dorzucą. Teraz COVID. Co by pan, poszedłby Pan na miejscu opozycji na rozmowy do Pani Witek. Czy, no, akurat nie w tej sprawie. Dlatego, że w odczuciu bardzo wielu prawników, nakładanie tego typu obowiązków dla, dla osób bez, bez prowadzenia obligatoryjnych szczepień. Nie można wymagać, żeby e, e, ktoś wymagał tychże szczepień gdziekolwiek, bo to jest wtedy niezgodne z no, no no, prawem. No, 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 ale to jest, ale to opozycja tego nie wprowadzi i nie o tym jest rozmowa. Rozmowa jest o tym, żeby wprowadzić je bocznymi drzwiami gdzieś, czyli chce się namówić opozycję do tego, żeby legalizowała wprowadzanie ustaw niezgodnych z konstytucją, łamiących prawa człowieka, po to, żeby zrobić niby coś dobrego. To jest bardzo zła konstrukcja dla opozycji. Jeśli opozycja, a słyszę jednak jakieś głosy, że, że być może warto to zrobić, jeśli w to pójdzie, to w moim przekonaniu straci u wielu osób bardzo dużo. Że w ogóle nie powinni Bo pójść. Mi... Ale z drugiej strony jest taka myśl, że. Może pójść musimy pokazać ludziom, że my w przeciwieństwie do tej władzy poważnie myślimy o ich zdrowiu, o życiu, o przyszłości, że, ma, że, że jesteśmy odpowiedzialni, a nie. nie. Ale to prawda, e, powinni to robić, ale znów, do sprawy pandemii trzeba podchodzić systemowo. Systemowo to znaczy, że e, e, pandemia jest elementem całego systemu ochrony zdrowia, w Polsce nie jest. W Polsce pandemia jest nad systemem zdrowia. To nie, nie wybiera lekarz, czy leczyć kogoś z objawami pandemii, czy leczyć kogoś z objawami nie wiem, zawału serca, czy czegokolwiek innego. Nie ma takiego wyboru lekarz, tylko to jest narzucone z góry. Czyścimy szpitale, tylko pandemia. Tak? Inne rzeczy w ogóle się nie liczą. To nie jest systemowe rozwiązanie. Było półtora roku. Na to, żeby przygotować służbę zdrowia, żeby zreformować służbę zdrowia przy okazji okay. pandemii. To, nie, to jest nie, absolutnie nie, nie idzie, możliwe. Nie, nie idziemy i licytujemy te... wysoko, stawiając warunki, nie oczywiście, Nie, oczywiście. Idziemy i mówimy, co powinno być zrobione i to zrobione zgodnie z prawem. Proszę zwrócić uwagę, że cała większość spraw związanych z pandemią, wprowadzona przez rządy PiS, jest niezgodna z konstytucją, co potem, Potwierdziły sądy w bardzo wielu wyrokach w Polsce. I tu nie ma, nie, ma, jeśli nie ma podejścia systemowego, jeśli nie ma podejścia zgodnego z konstytucją, opozycja nie ma prawa głosować na pisowskie ustawy, które są niezgodne z konstytucją, bo w ten sposób legitymizuje całe 6 lat rządów PiSu niezgodnych z konstytucją. To jest, nie, jest no niedopuszczalne. Co pan mówi, to jedyne absolutnie, bezpieczne wyjście, yy, chociaż ono jest też, ma, mimo że wydaje się politycznie bezpieczne, to pewne konsekwencje też może mieć, to jest nie pójść. Na zasadzie, skoro wiemy, że to są oszuści i tak nas chcą wykiwać i tak na końcu tych rozmów chcą nam wsadzić nóż w plecy i oskarżyć nas, czy, czy klepniemy porozumienie, czy nie, że, że za sytuacje nakazy, zakazy i za sytuacje zdrowotne odpowiadają Ci z opozycji, a nie my, to nie, lepiej trze uciekać. Trzeba stołu. iść rozmawiać, ja uważam, że rozmawiać zawsze e, można, natomiast trzeba przedstawić e, propozycje. Znaczy nie rozmawiać o propozycjach e, PiSu, bo one są niezgodne z konstytucją, tylko trzeba pr przedstawić swoje propozycje na rozwiązanie tej sprawy. Proszę zwrócić uwagę, że dziś a, wprowadzenie e, obowiązkowych szczepień jest w ogóle niemożliwe. Dlaczego jest niemożliwe? Dlatego, że PiS, te wszystkie dudy i, 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 i inni politycy PiSu, wyhodowali antyszczepionkowców i powiedzieli, że wy jesteście poza jakąkolwiek odpowiedzialnością. W związku z tym, dziś wprowadzenie obowiązkowych szczepień będzie kompletnie nieskuteczne. Ci ludzie po prostu się absolutnie nie zaszczepią, czyli będzie to znów element jątrzenia, element dzielenia, a nie element realizacji jakiejkolwiek pozytywnej polityki. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że od sześciu lat my w Polsce nie mamy debaty publicznej. A PiS uciekł od debaty, uciekł od wzajemnych rozmów. Jeśli nie ma debaty, to nie ma solidaryzmu społecznego, a jeśli nie ma solidaryzmu, społecznego, to trudno jest zrobić edukację społeczną. Jeśli nie ma edukacji społecznej, to dzieli się społeczeństwo, zresztą oni cały czas to robią, dokonują podziału społeczeństwa, właśnie po to, żeby łatwiej tym społeczeństwem podzielonym rządzić. W związku z tym oni wyhodowali taką sytuację, że cała masa ludzi się nie szczepi. I to nie są tylko antyszczepionkowcy, bo jeszcze jest duża grupa wolnościowców, ludzi przyzwyczajonych do, do wolności, z którymi nie była prowadzona i nie jest nadal prowadzona żadna rozmowa, i to ani przez opozycję, ani przez rządzących w tej sprawie, dlaczego warto tak, a nie inaczej postępować z pandemią. Rządy PIS są kompletnie niewiarygodne. Nie, niewiarygodne. Panie rektorze, ja naprawdę wszystko, co, się, co robię teraz w swoim życiu, wszystko staram się robić, nie w państwie PIS stworzyłem sobie enklawę i nawet jak muszę zrobić test, to robię go prywatnie poza systemem PiSu. Jak choruję na COVID, choruję poza systemem, pan poza szpitala, nie, nic, nie, nie robię. Wszystko, co mogę zrobić legalnie bez doprowadzania do jakiego kontaktu z państwem PiS, ja robię to poza państwem PiS. Bo państwo PiS psuje ludzi, psuje Życie psuje. No, no wiemy, no, my będziemy mieli pewnie 150-200 tysięcy e, e, śmierci spowodowanych polityką Prawa i Sprawiedliwości. Według ekspertów, to, 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 to gdyby doliczyć do ofiar covid śmierci nadmiarowe, to, to, to już podjeżdżamy pod bytą zabrzec i to, to 150-160 tysięcy, a może ciut więcej. No A jeszcze nas czeka miesiąc tej a fali. Się tak, a, a to nie, nie jest tylko miesiąc, bo część tych nie, nie, nie na COVID czy z COVID-em umierających osób będzie umierała w styczniu, w lutym i w marcu, bo to są nieleczone raki, to są nieleczone cukrzyce, nieleczone cała masa różnych innych chorób, które właśnie doprowadzą do takiej cichej śmierci z opóźnieniem wziętym zapłonem. Myśli pan, że politycy PiS są zmartwieni tym, że im uchodźcy czy imigranci, jakich zwał takich zła, uzniknęli z granicy? Oczywiście, że tak. Przecież oni nakręcali ten konflikt. Oni, wyszło im, że ich elektorat chce twardego podejścia. No to oni zrobili twarde podejście. Jeszcze zaognili całą sprawę. I oni przegrali dla Polski bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze, inwestorzy zaczęli hamować swoje inwestycje w Polsce, już nie tylko związane to jest z inflacją, ale także z tym, co się działo na granicy. Unia Europejska. Czy, czy jakiś inwestor się przejmuje tym, jak my traktujemy uchodźców? Nie, nie, jak traktujemy, ale tym, że jest konflikt, który jest podżegany przez państwo. I to powoduje, że nie wiadomo, jaki będzie efekt tego. Ale Bo to jest granie mówi, z Rosją. Ale w jakim sensie mówi pan, że oni podgrzewali i nakręcali ten konflikt? No, cały czas te elementy, cały czas to podejście władzy, znaczy rządu do, do tego konfliktu było takie, żeby go zaogniać. Żeby nie, nie tłumić, nie prowadzić jakichś rozmów, nie, nie załatwiać sprawy w Iraku czy w I innych tych krajach. Nie tylko... oburzać się na Merkel czy Macron, Nie, tylko, tak, tylko proszę, znów to było skierowane do ich elektoratu, ale to czytali przedsiębiorcy i to czytali politycy Unii Europejskiej i zobaczyli wariatów którzy dolewają oliwy do ognia na granicy także Unii Europejskiej. Czy myślimy, Więc my to przygraliśmy. Myślimy, że Merkel z Macronem po prostu ustali z tymi wariatami, Dokładnie się nie tak. dokładnie żeby dzwonić do Putina, do Łukaszenki, do, do kogokolwiek, tak. rozwiązuje problem, dokładnie bo tak. z nimi może być tylko pogłębiony. Ale, ale więcej jeszcze. Otóż e, proszę pamiętać, że... E, no, jest trochę, trochę krytyki wobec działań wojska, ale ja tu nie obwiniam wojsko, tylko obwiniam dowódców, obwiniam rządzących, tak, którzy tak nieudalnie zorganizowali ten pobyt zgromadzonych Straży Granicznej i wojska na granicy, że nie zabezpieczyli im odpowiednich warunków życia i bycia i jedzenia i to było widoczne dla Rosji. Czy znaczy Rosja zauważyła, że my nie jesteśmy przygotowani do realizacji tego rodzaju celów. Proszę zwrócić uwagę, tysiące migrantów. No, po po co specjalnie, jak wystarczy tysiąc uchodźców? Tak? Tysiące uchodźców przeszło do Niemiec. No tak. W tym czasie tysiące uchodźców przeszło przez całą Polskę, znaczy przyjechało do, do Niemiec i wymknęło się z tej, z tej niby szczelnej. Jak to... Pisał minister Wąsik, nie przejdą. Nie przej no, A, a, potem, a przeszły. potem wysłał komunikat, nie przeszli. Otóż przeszli. Tak, Przeszło tysiące, tak? A z drugiej strony e, oni byli twardzi nie wobec tych, którzy przeszli, tylko byli twardzi wobec umierających dzieci i głodujących dzieci. No, to jak, jest jak, po prostu jak, masakra. Jak mówił pan Duda, e, Polska nie pęknie. No nie, nie, nie pękła, by, być może, tylko że była twarda wobec tych, którym trzeba było udzielić pomocy humanitarnej, a nie wobec tych, wobec których twardość trzeba okazywać. I jednocześnie pokazała swoje nieprzygotowanie naszym wrogom, naszym nieprzyjaciołom. Pokazała, że Wojsko Polskie nie jest zorganizowane w odpowiedni sposób, także na granicy. To jest potworne. Kiedy ostatni raz Polska była tak słaba? No pewnie za, za komuny w latach 80. naprawdę to jest to jest dramatyczne. My nie mamy przyjaciół, my nie mamy sojuszników, znaczy mamy tylko tych na papierze, którzy zresztą za nas wykonują część naszych obowiązków tylko dlatego, że mamy władzę, która nie rozwiązuje problemów Polaków, nie rozwiązuje problemów ludzi, nie rozwiązuje problemów Polski. Jedynie wszystkie te problemy wy korzystuje do tego żeby utrzymać władzę to jest filozofia zabójcza to jest filozofia straszna to jest filozofia antypolska 11 12 lat premier Donald Tusk powiedział mi w wywiadzie nawet nie mam z kim przegrać czy Jarosław Kaczyński ma z kim przegrać? Nie, dziś, dziś nie ma z kim przegrać, chociaż rzeczywiście też patrzę z nadzieją na Donalda Tuska, bo Donald Tusk siedem razy wygrał z Kaczyńskim, więc wie jak to robić. Mam nadzieję, że potrafi, że się nie zestarzał i że, że, że rzeczywiście zespoli w jakiś sposób. No prowadzenia samochodu się nie boi. No to jest akurat polska przywara. Moim zdaniem powinien publicznie przeprosić i powinien powiedzieć jasno i wyraźnie, że nie powinniśmy tak jeździć, bo to jest Polska naprawdę to jest nasza. Przyznaję się też do, do tego, że za szybko jeżdżę, I, ale nigdy nie, nie spowodowałem wypadku ani, ani chyba mandatu też nie dostałem. Ale nieważne, no, chodzi o to, że rzeczywiście jeździmy za szybko i warto wykorzystać taką wpadkę, do tego, żeby powiedzieć nam wszystkim, że słuchajcie, no upamiętajmy się trochę, będziemy bezpieczniejsi. A poskłada on tę opozycję jakoś? Jak pan to widzi? Albo w jakim szyku bojowym ta opozycja powinna iść, żeby mieć jak największe szanse? Nie no, jest bardzo, opozycja jest bardzo trudna w, 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 w Polsce. Dla mnie, naprawdę przyglądam się i znam tam naprawdę sporo ludzi, są bardzo ciekawi intelektualnie, no ale lewica no tak jakby naprawdę grała bardzo często po, pod w orkiestrze PiSu. No, podobnie PSL. To jest, jest dla mnie dużym zawodem to, co robi PSL w wielu, absolutnie w wielu wypadkach. Ch hołownia fajnie się zachowuje, dlatego że hołownia czeka. No, to, czy, powiedział, już nic... nie widzi powodu, żeby, żeby się dogadywać z Tuskiem. No ale to koalicji. musi tak mówić, no bo musi budować swoje poparcie. No, czym większe będzie miał poparcie, tym łatwiej będzie mu się dogadać z Tuskiem. No, to jest oczywiste. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że on... ale myśli nie... pan, że ktoś finalnie będzie chciał się dogadać? Znaczy to znów no, pokażą na, nasze nastroje, to znaczy to, co my wybierzemy. Jeśli my damy im otwartą... My Polacy, znaczy Polacy po tej stronie gorszego sortu. Jeśli tak? Jeśli my im powiemy, słuchajcie, no dogadajcie się, bo już mamy naprawdę Kaczyńskiego dosyć i trzeba to zmienić i wyczyścić do, 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 do cna, do, do, do piwnicy. ty też mieliśmy do, dosyć i się jakoś nie udało, żeby poprzeć Trzaskowskiego jasno, wyraźnie, stanowczo. No, to było w dużej mierze też oszustwo wyborcze, ale tak, to prawda, że, że na takie oszustwo jedyna możliwość to jest rzeczywiście siła głosu i jednak no, zjednoczenie. Tak? I, I znów można powiedzieć, że są te osoby i te, ci politycy po różnych stronach sceny politycznej, którzy nie wykonali także wtedy tego zadania. I dziś boję się, że też tego zadania nie wykonają. Proszę zwrócić uwagę na Węgry grzech, ile trwało, ile trwają rządy Orbana i dopiero dziś opozycja doszła po rozum, poszła po, po rozum do głowy i e, rzeczywiście ma szansę e, odnieść jakieś pierwsze e, nieśmiałe zwycięstwa. Dla nas ten wynik węgierski będzie znaczący? Tak, myślę, że myślę, że będzie bardzo ważny dla, psychologicznie, dla Polski. I tak, czy... psychologicznie i to zresztą nie tylko dla Polski, ale także dla, dla Europy. Orban, Orban jest specyficznym przywódcą. Znaczy, I... Myślę pan, że jak Polacy zobaczą, że Orbana się dało pokonać, to, uwierzą, to też uwierzą. że Kaczyńskiego tak, też tak. można. Tacy jesteśmy, tak, no, to. To badania niestety bardzo socjologiczne, bardzo wyraźnie pokazują też, Harari to opisuje w swoich 21 przypadkach, że ludzie podejmują decyzje zespołowo, a nie pojedynczo. Czyli nie da się docierać do pojedynczych osób, tak? Ja słyszałem na przykład taką, taką wypowiedź, że w środowiskach, no nazwijmy je lekko narodowych, że, że ktoś powiedział, no sorry, słuchajcie, no musiałem się zaszczepić, bo musiałem poje, polecić do Stanów. Przepraszam za ta zaszczepienie. W ogóle dzisiaj, dzisiaj, bo... dzisiaj przeczytałem, że tam w ogóle jest ta cała konfederacja, że oni są strasznie zestrachani że okaże się, jakby jak przejdą te ustawy zmuszające do, powierz, do, do pewnych kontroli że się zaszczepili w większości, że to był pizz, co opowiadają ludziom od dłuższego czasu. Nie, no to jest możliwe, ale nie, ale to też jest tak, że jednak są podejmowane decyzje zbiorowo, w grupach. Ktoś na, przynależy do danej grupy i tak to robi i można do niego docierać z różnych stron i różnymi argumentami. Dlatego PiS się tak mocno trzyma, bo on te grupy chołubi, on te grupy karmi. Kaczyński rzuca tam cały czas albo to, albo ideologiczne różne hasła, albo jakieś pieniądze, albo jedno i drugie. To jest cały, on cały czas dba, on karmi swój e, elektorat. On zajmuje się tylko swoim I on, elektoratem. I on wierze, że żołnierze, nikim bo, więcej. A, a jeśli chodzi o własną partię, on wie, że żołnierze muszą kraść, tak? E, tego e, w, te 15 lat temu nie było. E, wtedy e, on był powściągliwy dziś nie jest powściągliwy, bo uznał, że bez tego typu karmy, bez tego typu chapania, on u władzy się tak długo nie utrzyma. I ma rację? Tak, oczywiście, że tak. To, to, jest, to jest, jeśli... Panie reaktorze, to, to jest trochę tak, że polityka poszła w taką... W taką ideologizację, to znaczy w tym wypadku my nie mamy w PiSie żadnej ideologii, tylko mamy ideologię władzy. tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jeśli nie, nie ma myślenia o dobru wspólnym, a w, ja w polityce polskiej tego nie widzę, bo ja nie widzę wielu ludzi kompromisu. Każdy chce zrobie, zrobić swoje. Lewica myśli, tak, my chcemy to, to, to i to i koniec. Oni tego nie wprowadzą ani zapisu, ani pewnie jeszcze za następnego rządu, ale oni to chcą dla siebie. Ale przecież nacjonaliści robią dokładnie to samo. Proszę zwrócić uwagę, Kościół robi dokładnie to samo. To znaczy, chce wprowadzić swoje przepisy, swoje regulacje re religijne poprzez państwo. Nie poprzez nauczanie w kościele, tylko poprzez regulacje państwowe. Nie ma polityki rozumianej jako troska o dobro wspólne. A jeśli mówimy o tych do, dobrach odrębnych, czy w, w, w obozie władzy jest jakikolwiek polityk poza Kaczyńskim, który ma autentycznie w miarę mocną osobistą samodzielną pozycję. Nie ma takiego absolutnie. To jest Ziobro oczywiście, ale to nie jest silna pozycja. Bo to jest pozycja na 5-7% nie więcej. To, no ale 5-7, bez których Kaczyński nie zbiera i, większości. Tak, bez nich Kaczyński większości nie ma, ale wiadomo, że samodzielny start i 5-7% w polityce to jest nic. Ziobro bez Kaczyńskiego nigdy w życiu nie dojdzie do władzy. Tak, ale Kaczyński będzie robił wszystko... Czego w sensie dla tych 7%? Będzie mu ulegał dalej we wszystkim? Jeśli będzie mu to potrzebne do utrzymania władzy, to tak. Ale jeśli zagrozi to utrzymaniu władzy, to myślę tu dokładnie o pieniądzach unijnych. To jeszcze, jeszcze tego momentu nie ma, ale lada moment ten... Moment się pojawi. My bez tych pieniędzy um, możemy wpaść w kolejną e, recesję e, e, popandemiczną. Po e, to jest e, realne. E, I oni mogą nie mieć już środków na e, rozwój. I w związku z tym to będzie, a, a ziobro się nie. E, ugnie absolutnie. Ziobro będzie paru, dlatego że on w ten sposób buduje swój elektorat. I on doskonale wie, że to jest elektorat 5-7%, ale to on chce być liderem tego e, elektoratu. A czy jest scenariusz, w którym y, jakąś istotną, samodzielną rolę mógłby odegrać Duda? No, czy no choćby po naszej stronie, po, po stronie opozycji tego. nawet pojawiają się, a może, mo, może okrągły stół z Dudą, może może zagrać na jakieś. Czy, czy, no, jest, ale... czy jest możliwość, że Duda jest czy Duda jest psychologicznie zdolny do odegrania samodzielnej roli, do jakiejkolwiek samodzielności, niezależności? No, odrębność. To, jest, to jest ta nadzieja, którą żywimy I od momentu, kiedy on rzeczywiście po ulicznych demonstracjach wycofał tę część reformy. A potem ale potem krepnął wszystko. Ale wersji. potem nie pokazał ani. To był jeden jedyny gest wykonany wobec Polski. Poza tym gestem on nie wykonał żadnego e, interesującego, ciekawego e, gestu wobec Polaków inaczej myślących niż on e, sam. Z, zna pan Kaczyńskiego od lat, siedział pan bardzo wiele razy, tak jak teraz siedzimy. Jak pan go ogląda, to w jakiej on jest w formie fizycznej? Nie, nie, jest w złej formie. W złej? Jest, jest w złej formie fizycznej, absolutnie, w bardzo złej. E, jest... E, jest zupełnie zasklepiony w, w swoim myśleniu. To znaczy, to nawet widać, że on nawet nie jest otwarty na, na swoich ludzi. On jest kompletnie przymknięty, kompletnie. A czy to pragnienie władzy yy, recharguje mu baterię w stopniu umożliwiającym spokojne tak, funkcjonowanie? Tak, tak? tak. Myślę, że, myślę, że on się budzi z uśmiechem na ustach. To jest uśmiech szyderczy. To jest uśmiech pełen nienawiści, pełen, pełen zła wobec świata, wobec Polski, wobec Polaków. Ale, ale tak, ale to jest uśmiech, to znaczy, on przejął władzę, udało mu się to, o czym wielokrotnie myślał i marzył, i i, I ją utrzymuje. Ja od wielu, wielu lat czytuję wszystkie, jest ich niewiele, ale czytuję wszystkie wypowiedzi i wywiady z Jarosławem Kaczyńskim. Ja jestem zdumiony, że dziennikarze tego nie podchwytują. On w tych wywiadach nie mówi kompletnie nic. On jest pusty. Te wywiady są o niczym. Te wywiady są pełne jakichś takich dziwnych, tajemniczych zakamarków, które to zakamarki niby mają pokazać, jaki on jest pełen wiedzy i głęboki i przenikliwy. Natomiast tak naprawdę jak się wydusi te wywiady, to jest totalna pustka. On jest w środku pusty, bo on wszyscy, jest tylko pełny władzy. A ci wszyscy pisowcy boją się o niego, boją się jego, jaki tam jest. Stanowny Nie, ów... myślę, że jednak o niego się boją, dlatego że w PiSie oni absolutnie mają pewność, że po Kaczyńskim nie ma dla nich przyszłości. A się wojna o sukcesy? Tak, oni się, oni czy, się pokłócą. Czy po, czy się Nie, momentalnie. Absolutnie po, po i, się i się podzielą tego, się. Tak? Absolutnie nie ma, ma PiSu bez Kaczyńskiego. To jest jego partia i bez niego ta partia nie będzie w takim kształcie istnieć i nie będzie miała także takiego poparcia. A jaki będzie finał tego władztwa nieograniczonego Jarosława Kaczyńskiego według pana? Najbardziej prawdopodobny, nikt z nas nie jest wróżką, ale jak pan sobie, jak pan myśli, jak to się skończy, ta epoka? Znaczy, no skończy się dla Kaczyńskiego tak czy inaczej przykro, dlatego że on zrobił dla Polski upadkiem, tak dużo... Jesieniu, upadkiem, Tak, tak, tak. Myślę, że upadkiem i złą pamięcią. Widzi pan w społeczeństwie, w państwie, w narodzie siły umożliwiające odbudowę tego wszystkiego, jak już, jak już ta epoka minie? Czy to będzie wielki chaos? Ja mam nadzieję, bo, bo widzę jednak trochę tak, że, że zwłaszcza 30-latkowie, 40-latkowie, a nawet 20-latkowie, że, że jest pewnego rodzaju ferment, tak? Jak, jak się e, 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 słucha, e, e, raperów albo uh, no, wchodzi, w, nawet czyta książki młodych pisarzy polskich, no to widać tam pewnego rodzaju ferment intelektualny. Znaczy widać, że my intelektualnie mamy kolejne pokolenia bardzo silne, bardzo ciekawe. Jeśli te pokolenia się nastąpi w nich w ku, taki porządny, a chyba na, następuje, no to ja jestem... No, pewien, że oni jednak tą władzę przejmą od Tuska, który wygra wybory. A co ci raperzy za... Nie, nie, nie. No, chodzi mi o, o, o takich no, młodych intelektualistów, o, o, o ludzi właśnie z werwą, o ludzi sukcesu. Jest ich sporo, więc, więc to jest na, naprawdę bardzo interesujące. Czy Raperów słucha biegając? Nie, nie, ja porzuciłem słuchanie muzyki w czasie biegania, bo biegam interwały, więc jest bardzo trudno słuchać wtedy muzyki, ale wieczorami absolutnie się wsłuchuję. Ostatnio nawet w telewizji oglądałem koncert Maty, bo po prostu byłem naprawdę pod wrażeniem niesamowitym. To jest bardzo ciekawe, ale ja to robię nie dlatego, że, że jakoś tam specjalnie lubię jest to, jest to fajne pan muzyki ja lo, tak? Ja, ja robię to dlatego, że ja chcę wiedzieć, jak młodzi ludzie o czym myślą. Ja lubię rozmawiać z młodymi ludźmi i bardzo często rozmawiam i to są bardzo interesujące i, bardzo ciekawe rozmowy. Myślę w ogóle, że jest za mało takich rozmów ludzi w, w różnym wieku, bo to bardzo dużo daje obu stronom. obie strony się bardzo fajnie czegoś z tego potrafią nauczyć i i ja się od nich nauczyłem tego, jak dziś myśli młode pokolenie. To oni myślą dokładnie tak samo, jak ja myślałem, jak, jak ja byłem w ich wieku. Naprawdę, no bardzo, bardzo podobnie. No może różnica jest taka, że ona jest ważna, że jednak za mojego życia były autorytety, które powodowały, że ja słuchałem te autorytety. No dobra, to był Może na przykład Kościół, tak? Może dzisiaj to są raperzy. O których Kiedyś pan słuchaliśmy mówi. Kościoła, nawet ludzie niewierzący też słuchali Kościoła. Co, dzisiaj, ja chodzi, ja słucham, dzisiaj słucham Jędrzejewskiego, wtedy, chodzi, jak, pan, jak chodzi, nie mam rano kawy, a, chodzi, a mam za niskie ciśnienie. A chodzi pan, <laughs> czy pan umija Kościół dzisiaj? No nie, ja, ja nie jestem osobą polityczną i nie muszę wypowiadać nie się nie w sprawach e, oso, osobistych, ale e, e, Kościół mnie totalnie e, zawiódł. Kościół jest. E, jest kościołem... A pan był członek zhn to mówi, to pokazuje poniekąd skalę dramatu. Nie, no to jest, to, jest, to jest dramatyczne. To, co się dzieje w kościele, to jest dramatyczne. Nie chodzi tylko o pedofilię i nie chodzi tylko o podejście kościoła do pedofilii, ale chodzi jakby o całość. To jest po prostu... To jest dramat. Ci ludzie żyją w zupełnie innym świecie i naprawdę oni dziś Chcą robić dokładnie to samo, co robili w średniowieczu, co robili tysiąc lat temu. To znaczy, oni chcą wcielać religię poprzez tron. To jest najgorsze, co może w Kościele być i co mnie zawsze drażniło. O które jutro bieganie? Nie, dziś miałem solidny trening, więc jutro trening jutro się. wolny? Siły nie ma wolnego. A kiedy start? Start 4 grudnia w Gdańsku. Bardzo fajny bieg, bo, bo po górkach. Ja bardzo lubię tam biegać. Rzadko biegam po górach, ale, ale Gdańsk czy Kaszuby i w ogóle Trójmiasto jest do uprawiania sportu genialne, dlatego że tam nigdy nie ma smogu. Ja, ja w Polsce czasem nie biegam, nie robię treningu. To znaczy robię, idę na, 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 do, do fitness klubu. Bo, bo po prostu jest smog i nie można wtedy biegać. Znaczy, też trzeba o tym pamiętać, że, że smog nas zabija, a biegacza zabija naście razy szybciej, bo, bo wchłaniamy dużo więcej powietrza niż chodząc. Czyli, czyli życzę panu zdrowia, bo wiadomo, że jak coś złapie I wzajemnie, kontuzję, panie naciągnie mięsień albo coś, to pod cały plan ten idzie wyjdzie w diabłę. Dokładnie. Wszystkiego tak. dobrego zdrowia. Dziękuję pięknie panie premierze. Również dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.